autorem zdjęć. Moim takim głównym zadaniem było znalezienie języka, żeby pogodzić i żeby rozróżnić trzy przestrzenie czasowe, w których się dzieje akcja. Czasami operator, autor zdjęć również stoi za kamerą, natomiast jeśli nie, jeśli masz fękiera, czyli operatora kamery, no to operator świeci, ustawia kadr, ustawia inscenizację z reżyserem, natomiast na takim executive'em, czyli takim wykonawcą za kamerą jest operator kamery. Jestem mistrzem oświetlenia. No, mistrz oświetlenia współpracuje z operatorem przede wszystkim, czuwa nad pracą ekipy oświetleniowej, nad sprawnym działaniem sprzętu, odpowiada za sprzęt, za wszystko, co jest związane ze światłem na planie zdjęciowym.